Time MMA 9, jest ze mną Ania na świeżo po walce. Cześć. Ania, powiedz, jak zniosłaś właściwie to obniżenie wagi i czy dzisiaj miało to rzeczywiście taki realny wpływ na przebieg walki? Myślę, że zbijanie wagi miało, no nie oszukujmy się, największy wpływ na to, bo to, że ja się czułam dobrze, to, że ja czułam, że jednak wróciłam do pełni sił, to jednak okazało się, że nie, bo to wszystko jednak później wychodzi w walce. A jednak zbijanie ponad 15 kg naprawdę odbiło się. Może sztab trenerski jest zadowolony z walki. Ja wiem, że mogłam zostawić jeszcze więcej serca tam. Ale mam nadzieję, że przy następnej walce nie będę musiała już zbijać tylu kilogramów. A jak czułaś się tak, jak weszłaś do oktagonu? Czy odczuwałaś jakiś stres? Czy były jakieś takie blokady? Na początku był stres, ale myślę, że stres jest zawsze u każdego zawodnika, który wchodzi czy pierwszy raz, czy któryś kolejny. Myślę, że stres to nasz przyjaciel, więc to normalne. A jak go pokonujesz wtedy w takich chwilach? Czy jeżeli ten rywal, na przykład ty starasz się wyprowadzać ciosy, napierasz, nie jest tak, jakbyś chciała, to co wtedy? No, pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, jednak to był mój w oktagonie pierwsza moja walka. Wiem, że mogło być lepiej. Gdzieś tam w międzyczasie, nawet w walce, widziałam, jakie błędy popełniam i wiem, że mogłam dać więcej serca. Czy ciosy oponentki były silne? Odczuwałaś to jak... Tak, odczuwałam, ale tak jak mówiłam, myślę, że organizm nie wrócił do pełni sił po takim zbijaniu wagi. Okej, okay, czy teraz będziesz sobie odpoczywać, jakiś wyjazd, czy wracasz na treningi, jaki masz plan? No, odpoczywam jutro, jest niedziela i w poniedziałek wracam na treningi. Aha, czyli szybko i od razu. Ja nie, co mam odpoczywać, jutro odpocznę. Okej, okay, ale będziesz bardziej wracać do metodyki treningowej, wiesz, kulturystycznej, czy... Nie, to samo co robiłam, dalej zostaje. Bardzo mi się podobają sztuki walki, a zwłaszcza właśnie MMA, parter i chcę więcej. A na jakie walki jeszcze czekasz dzisiaj tutaj z pozostałej części gali? Zusi i Arab. Okej. Okay, to są dwie walki. I trzymam mocno całym sercem kciuki i życzę im powodzenia, żeby zostawili całe serducho w oktagonie. Dla mnie i dla widzów, myślę, i tak jesteś tutaj zwycięzcą, no bo każdy, kto wychodzi, to wiadomo, że jest zwycięzcą, a no zawsze w rywalizacji sportowej ktoś musi przegrać. Więc ja tobie bardzo dziękuję, jeżeli chcesz coś dodać od siebie, to bardzo proszę. No to co, moi drodzy, dziękuję wam za mocno trzymane kciuki i mam nadzieję, że następnym razem zobaczycie mnie w jeszcze lepszej odsłonie i lepiej walczącą. Dziękuję.